Czy kiedykolwiek marzyłeś o czymś tak bardzo, że czułeś to w głębi swojego serca? Czy pragnąłeś z całych sił osiągnąć cel, który wydawał się nieosiągalny? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. W tym filmie opowiem Ci o tym, jak odkryłam moc manifestacji i jak Ty również możesz wykorzystać ją do spełnienia swoich marzeń. Zdradzę Ci pewien sekret, który jest bardzo ważny. Aby manifestacja tego, co chcesz, była skuteczna, podam Ci także konkretne wskazówki, jakie dla Ciebie zebrałam. Odnośnie skutecznej manifestacji, Dołącz do mnie w tej fascynującej podróży i przekonaj się, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko uwierzysz w siebie i siłę swojego umysłu. Pamiętaj, wszystko, co możesz sobie wyobrazić, jest prawdziwe. Pablo Picasso. Co to jest manifestacja i jak działa? Manifestacja to proces świadomego przyciągania do swojego życia tego, czego pragniesz. O opiera się na tym, że nasze myśli. Uczucia i wiara mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Kiedy skupiamy się na pozytywnych myślach i emocjach, wysyłamy do wszechświata sygnał, że pragniemy czegoś konkretnego. Wszechświat odpowiada na te sygnały, stwarzając sprzyjające okoliczności i prowadząc nas do celu, kluczem do skutecznej manifestacji jest wiara w to, że jest to możliwe. Musimy pozbyć się negatywnych myśli i wątpliwości, a uwierzyć, że zasługujemy na to, czego pragniemy, ważne jest również działanie. Samo pozytywne myślenie nie wystarczy. Musimy podjąć kroki w kierunku celu, nawet jeśli są one małe. Manifestacja to jak magia, potężne narzędzie, które może pomóc nam w spełnieniu marzeń. Pamiętaj, jeśli potrafisz to sobie wyobrazić, potrafisz to osiągnąć. Napoleon Hill. Jak przyciągnąć to, czego pragniesz? Słyszałeś kiedyś słowa Einsteina, rzeczywistość jest iluzją, choć bardzo wytrwałą? Cóż, jeśli chodzi o manifestację, to właśnie tak jest. To, w jakim stanie emocjonalnym jesteś, ma ogromny wpływ na to, co przyciągasz do swojego życia. Wyobraź sobie, że jesteś magnesem. Twoje myśli i uczucia to pole magnetyczne, które przyciąga rzeczy na tej samej fali. Chcesz więcej radości? Wizualizuj ją. Pragniesz spokoju? Wyrównaj oddech i poczuj wewnętrzny balans kluczem jest stałe utrzymywanie tej wysokiej wibracji. Pomyśl o sobie, jakbyś już osiągnął cel. Jakbyś się wtedy czuł? Spokojny, pewny siebie, pełen wdzięczności. Właśnie w takie wibracje warto się wkręcić. Brzmi łatwo, prawda? Właśnie tu pojawia się haczyk. Życie codzienne potrafi nas wytrącić z rytmu. Stresująca praca, natłok obowiązków, łatwo wtedy zapomnieć o utrzymaniu pozytywnego nastawienia, ale uwaga! Nie chodzi o odcięcie się od rzeczywistości. To raczej zmiana perspektywy. Zamiast skupiać się na brakach, poczuj wdzięczność za to, co już masz. To potężne narzędzie do zmiany twojego pola energetycznego. Afirmacje, wizualizacje i pielęgnowanie uczucia spełnienia to twoje narzędzia do osiągnięcia wibracji obfitości. Pamiętaj, spokój i pewność siebie to twoi sprzymierzeńcy. Im częściej będziesz w tym stanie, tym szybciej przyciągniesz to, czego pragniesz. Tajemnica wczucia się w rolę Wiesz, bywa, że czuję się jakbym sobie prawa mózg. Odcinam się od otaczającej rzeczywistości, żyję w wyobraźni. Udaję, że już osiągnęłam cel, wcielam się w rolę osoby spełnionej. Brzmi to trochę szaleńczo, prawda, ale jak powiedział Henry Ford, jeśli myślisz, że możesz albo że nie możesz, to i tak masz rację. W manifestacji chodzi o głęboką wiarę. Musisz uwierzyć, że marzenie jest już twoje, że jesteś jego ucieleśnieniem. Wątpliwości działają jak hamulec. Pytanie gdzie to jest, czy dlaczego jeszcze tego nie osiągnąłem, przerywa proces kreacji, kluczem jest puszczenie i pewność posiadania. Nie musisz niczego udowadniać, po prostu bądź osobą spełnioną, pomyśl o sobie jako o twórcy swojego świata. Twoja intuicja, spokój w podejmowaniu decyzji to wskazówki Twojej podświadomości. Ona jest Twoim wewnętrznym nauczycielem, Twoim prorokiem. Życie powinno być łatwe, radosne i pełne darów. Wyobraź sobie, że masz już wszystko, czego pragniesz. Pewnie po prostu byś się relaksował i robił to, co sprawia ci przyjemność. Nie byłoby pracy, nauki czy presji: osiągnij to, zdobądź tamto. Tylko płynność. Czysta radość życia. Praktyczne wskazówki do manifestacji. Pierwsza tablica marzeń. Pierwszy krok to stworzenie tablicy wizualizacji. To potężne narzędzie do programowania twojej podświadomości. Weź dużą kartę i umieść na niej zdjęcia i wyobrażenia rzeczy, których pragniesz. Codziennie poświęć chwilę na wizualizację. Wyobrażaj sobie, że już to masz, że jesteś otoczony obfitością. Niech emocje radości i wdzięczności wypełnią cię po brzegi. Drugie manifestuj z liściem laurowym. Liść laurowy to symbol dobrobytu, ochrony i rozwoju duchowego. Możesz wykorzystać jego moc do manifestacji Twoich pragnień, weź liść laurowy i zapisz na nim swoje życzenia. Trzymając liść, skup się na swoich intencjach, wizualizuj i poczuj spełnienie. Dla wzmocnienia efektu możesz umieścić liście laurowe w portfelu, by przyciągnąć pieniądze i obfitość. Trzecie, otaczaj się właściwymi ludźmi. Pozytywne emocje to klucz. Spędzaj czas z ludźmi szczęśliwymi i pełnymi życia. Jeśli Twoim celem jest wolność finansowa, otaczaj się osobami z podobnym nastawieniem. Chcesz schudnąć? Znajdź kompana o zdrowych nawykach żywieniowych. Wspólna energia potęguje efekty, marudy zawsze będą narzekać. Unikaj osób, które Cię dołują lub odbierają Twoją energię i wiarę w sukces, powodzenie i obfitość. To jest ich perspektywa. Twoja może być inna i nie musisz ich słuchać. Czwarte afirmacje. Programuj podświadomość. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia o sobie i swoim życiu. Powtarzaj je codziennie, rano i wieczorem, by zaprogramować swoją podświadomość na sukces. Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się z motywacją i pewnością siebie, gotowym do zdobywania świata. Wyobraź sobie, że potrafisz pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, Jaki sobie wyznaczysz, to wszystko jest możliwe dzięki sile cytatów i afirmacji. Cytaty mędrców i inspirujących osób mogą napełnić Cię motywacją i dać Ci siłę do działania, a afirmacje, czyli pozytywne zdania powtarzane, regularnie mogą pomóc Ci zmienić sposób myślenia i uwierzyć w siebie. Wyobraź sobie, że każdego ranka powtarzasz sobie, jestem silny i zdolny do wszystkiego, czego zapragnę, zasługuję na szczęście i sukces, moje życie jest pełne możliwości. Te proste zdania mogą mieć ogromny wpływ na twoje samopoczucie i pewność siebie. Pamiętaj, słowa mają moc. Mogą zbudować lub zniszczyć. Wykorzystuj je mądrze. Mahatma Gandhi. Piąte, wdzięczność to twoja siła. Doceniaj to, co już masz. Wdzięczność to potężny magnes przyciągający dobrobyt. Uwierz, że wszechświat ci sprzyja. Otwórz się na obfitość i uwierz w moc marzeń. Codziennie znajdź kilka minut, aby podziękować za to, co już masz w życiu. Wdzięczność otwiera serce i przyciąga więcej dobra. Szóste. Pozytywne myślenie, twoja supermoc, zastępuj negatywne myśli pozytywnymi. Kiedy poczujesz nadchodzące czarnowictwo, powiedz: Stop, tego nie wybieram. Na mojej linii czasu ta sytuacja rozwiązuje się pozytywnie. Skup się na jasnej stronie i uwierz w pomyślny finał. Siódme: weź odpowiedzialność za swoje życie. Łatwo jest obwiniać innych, ale poczujesz się o wiele lepiej, gdy uświadomisz sobie, że większość problemów wynika z nas samych. Weź ster w swoje ręce i zacznij kreować rzeczywistość, której pragniesz. Ósme: oczekuj dobrych rzeczy. Bądź otwarty na nowe możliwości. Wiara w pozytywny rozwój sytuacji działa jak magnes przyciągający obfitość. Uzbrój się w cierpliwość. Manifestacja to proces, który wymaga czasu i wytrwałości. Nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Dziewiąte prawo energii, dobre wraca dobrem. Pamiętaj. Prawo energii mówi, że przyciągasz to, co wysyłasz w świat. Czyń dobro, a dobro do ciebie wróci. Z pozytywnym nastawieniem łatwiej ci będzie manifestować Twoje marzenia. Dziesiąta medytacja, moc skupienia. Medytuj codziennie przez 5 minut. Skup się na tym, jak pragniesz, by wyglądało Twoje życie. Wyobraź sobie uczucia, jakie będą ci towarzyszyć, gdy osiągniesz swoje cele. Poczuj tę radość i spełnienie, jakbyś to miał już teraz, jedenastą opuść swoją strefę komfortu. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Przestań grać bezpiecznie i zdecyduj się wreszcie zawalczyć o swoje marzenia. To odwaga jest Twoją przepustką do sukcesu. Wierz w siebie. Jesteś wartościową istotą, i wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie, tylko jeszcze tego nie znalazłeś. Dwunaste. Rób to, co cię cieszy. Skup się na aktywnościach, które sprawiają ci autentyczną radość. Kiedy jesteś szczęśliwy, Twoja wibracja sprzyja manifestacji pragnień. Trzynaste. Nie lękaj się marzyć. Nigdy nie przestawaj marzyć. Wszechświat zawsze cię wspiera. Uwierz w siebie i pozwól sobie na odwagę realizacji marzeń. Jedyną rzeczą, która stoi między tobą a twoim marzeniem, jest wola spróbowania i wiara, że jest to możliwe. Joel Brown, skup się na tym, czego pragniesz, a nie na tym. Czego się boisz, Wayne Dyer. Opowieść o spełnieniu. Bogaty przedsiębiorca, spragniony sukcesu. Wyruszył w Himalaje w poszukiwaniu oświeconego mędrca. Po wielu miesiącach służby u jego stóp zyskał wdzięczność starca, jestem zadowolony z twojej pracy, powiedział mędrzec. Mogę spełnić jedno twoje życzenie, pragnę mocy manifestacji. Wykrzyknął biznesmen. Mój biznes jest w stagnacji. Chcę, by moje życzenia się spełniały, abym potem mógł skupić się na duchowości. Mogę podzielić się tą wiedzą, odrzekł mędrzec, ale pod pewnymi warunkami. W przeciwnym razie nie zadziała, biznesmen zgodził się, a mędrzec zaszczepił w nim potężną mantrę. Jej codzienne powtarzanie miało stopniowo oczyścić umysł i pomóc osiągnąć mistyczny stan zbliżający do źródła kreacji. Po powrocie do normalności, pierwsza myśl, na której się biznesmen skupi z intensywnymi emocjami, miała się objawić w jego życiu. Uradowany przedsiębiorca powrócił do domu i z gorliwością zaczął praktykować mantrę. Wchodził w mistyczne stany medytacyjne. Ale były one zbyt krótkie, by móc cokolwiek zamanifestować. Pewnego dnia jednak udało mu się osiągnąć stan błogości trwający wiele godzin. Po powrocie był tak szczęśliwy, że zapomniał o jakimkolwiek życzeniu, następnego dnia, by się zabezpieczyć, przygotował sobie kartkę z przypomnieniem. Po powrocie do normalności znów poczuł taką wewnętrzną pełnię, że nawet nie spojrzał na kartkę, trzeciego dnia nie chciał nawet otworzyć oczu, ale gdy w końcu to zrobił, łzy spłynęły mu po twarzy. Uświadomił sobie swoją prawdziwą naturę. Poczuł ogarniającą go pełnię i jedność, zaczął płakać z radości i odczuł ogromną wdzięczność dla swojego guru. Zrozumiał, że wszystkie pragnienia, które chciał zamanifestować, były jedynie rozdętymi zachciankami jego niespełnionego umysłu. Do szczęśliwego życia wcale ich nie potrzebował. Otrzymał moc manifestacji wszystkiego, czego pragnął, ale jednocześnie osiągnął stan absolutnej kompletności. Niczego mu nie brakowało. Do końca swych dni cieszył się każdą chwilą z wdzięcznością i spełnieniem. Wszystko, czego potrzebował, pojawiało się w odpowiednim momencie, spotykał ludzi, którzy pomagali mu w jego drodze, robił co lubił, cieszył się życiem. Wszechświat obdarza takimi mocami tylko tych, którzy są wystarczająco odpowiedzialni, by je udźwignąć. Napisz w komentarzu, jakie ty masz patenty na manifestowanie tego, czego pragniesz, lub który sposób jest ci najbliższy. Ja zauważyłam, że oprócz tych wszystkich punktów podanych w filmie, ważne jest, aby być w tych samych wibracjach. Na przykład, jeśli chcesz zamanifestować dodatkowe pieniądze, poczuj, jakbyś był tymi pieniędzmi, które do ciebie przychodzą. Jeśli trudno ci jest sobie to wyobrazić, to wycisz umysł i powiedz w myślach lub na głos, jakbym się czuł, gdybym był pieniędzmi. I czekaj, jakie odczucie do ciebie przyjdzie i zanurz się w nim. Ważne też jest, abyś nie ograniczał przepływu, czyli nie próbował ustalać w jaki sposób ma to się odbyć. Po prostu zaufaj wszechświatowi i bądź pewien, że to się stanie. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.